Tak, lecimy. Dzień dobry Państwu. Jeszcze dwa słówka przed rozpoczęciem. Ja nazywam się Grzegorz Kulpa i odpowiadam za promocję i technikalia organizacyjne tego spotkania. Prosimy Państwa jeszcze o chwileczkę cierpliwości. Czekamy jeszcze na ostatnich uczestników i zaczynamy dokładnie 3 minutki po godzinie 12. Po prawej stronie okna mamy dostępny czat. Tam dzielimy się zawsze na początku w naszych webinarach linkiem do ankiety. Także prośba, jeżeli Państwo będą mieli chwileczkę po webinarze lub w trakcie, jest tam parę pytań, chcemy troszkę polepszyć kolejne edycje i zapraszamy do wypełnienia i dzielenia się opinii. I jeszcze pół minutki. Przełku, możemy zaczynać. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarium. Będzie to pierwszym z trzech webinariów, w których porozmawiamy sobie o aplikacjach dla rzeczywistości mieszanej oraz urządzeniach, które taką technologię wspierają. Na dzisiejszym webinarium przedstawimy narzędzie Microsoftu, które ma na celu nie tylko wspomóc jego użytkowników, kiedy ci napotykają problemy podczas codziennej pracy, ale również może znajdować swoje zastosowanie w domach i codziennym życiu podczas sytuacji, kiedy potrzebujemy pomocy specjalistów w celu jak najszybszego usunięcia usterki w naszym domowym zaciszu. Ja nazywam się Przemysław Szlaski i jestem konsultantem Microsoft Dynamics w firmie Anegis. Dziś będę miał przyjemność przedstawić Państwu oraz porozmawiać o aplikacji Microsoft Dynamics 365 Remote Assist. Tak więc dzisiaj poznamy aplikację Dynamics 365 Remote Assist, a dokładniej skupimy się na zastosowaniu tej aplikacji na naszych smartfonach. Na początku opowiem o aplikacji i przybliżę jej działanie. Później zastanowimy się nad przykładem jej zastosowania. W dalszej części spróbujemy zastanowić się nad korzyściami, jakie aplikacja może przynieść dla firm. Następnie zaprezentujemy wideo, w którym zobaczymy naszą propozycję zastosowania aplikacji wewnątrz firmy. Na prezentacji będzie też możliwość dokładnego przyjrzenia się działaniu tejże aplikacji na smartfonie. Po wideo prezentacyjnym będziemy mieli czas na pytania dotyczące Remote Assist, czyli tak zwany Q&A. Tak więc, co to jest całe to Remote Assist? Na początek zobaczmy, co powie o nim sama Microsoft.
What if there was a way for employees to work together from anywhere when everything is on the line? Employees are the heart of every business. It's their resourcefulness, ingenuity, and drive that get the job done. But even the best employees need help from people who aren't there with them. Now employees on site can work side by side with experts in remote locations. In an instant, they can share what they see, lend a helping hand, walk through the process step by step, helping solve problems in real time. This is a new vision for work. Now employees can work smarter and bring in the people they need with just a tap. They can troubleshoot, repair, and perform with confidence and speed. They can move freely, pull critical information into view, and stay focused on the task. Their hands free to do the work. This is collaborative problem solving at full speed. Your people, united across time and distance, more connected, more informed, and more efficient. Now employees can work together from anywhere. They can go there without being there. This isn't the future. This is here and now. Tak. W takim razie Microsoft Remote Assist to aplikacja, która umożliwia używanie urządzeń mobilnych lub też Microsoft HoloLens, które widzieliśmy na prezentacji, w celu udostępniania wideo lub swojego widoku sprzętu, dzwoniąc do wewnętrznego eksperta, który może przeprowadzić użytkownika przez naprawę, inspekcję lub instalację bardziej lub mniej skomplikowanych maszyn. To oczywiście tylko propozycje. Eksperci mogą udzielać takiego wsparcia przy pomocy aplikacji Microsoft Teams. Te aplikacje łączą się ze sobą. Aplikacji zainstalowanej na laptopie, która łączy się właśnie z Remote Assist. W ten sposób taka osoba nie musi nawet wychodzić z biura lub domu. Może kierować zespołem w czasie rzeczywistym, tworząc przy tym całą potrzebną adnotację. Użytkownik chcący połączyć się z ekspertem musi mieć na swoim urządzeniu mobilnym zainstalowaną aplikację Dynamics 365 Remote Assist. Aplikacja jest dostępna do pobrania na urządzenia z Androidem, iOS-em oraz na Windowsem. Użytkownik wybiera w aplikacji osobę, z którą chce się skontaktować i dzwoni do niej na takiej samej zasadzie, jak odbywają się połączenia przy pomocy aplikacji Teams. Możliwe jest też dołączenie do spotkań Microsoft Teams za pośrednictwem tejże aplikacji. Osoba, z którą kontaktuje się użytkownik za pomocą Remote Assist, nazywamy go już specjalistą, widzi udostępniony przez użytkownika obraz w postaci nagrania z kamery wideo lub też za pomocą urządzenia HoloLens. Specjalista może w czasie rzeczywistym zatrzymać obraz udostępniany przez użytkownika i rysować na nim, na tym obrazie, dając dokładne wskazówki dotyczące przeprowadzonych prac. Ekspert może też przesyłać użytkownikowi za pośrednictwem aplikacji dokumentację i zdjęcia, które mogą wspomóc użytkownika przy jego pracy. Aplikacja już dziś, teraz znajduje swoje zastosowanie w wielu płaszczyznach. Najpowszechniejszymi przykładami to wspomniane już serwisy, czy też naprawy wewnątrzfirmowe, prowadzenie audytów lub inspekcji, czy też dalej szkolenia
lub albo knowledge sharing. Jednakże apka jest również dostępna dla użytkowników niekomercyjnych, co daje tutaj możliwość serwisom customer service świadczenia usług na zupełnie innym poziomie, w zupełnie inny sposób. Agent obsługi klienta tworzy jednorazowy link do połączenia telefonicznego, a klient korzysta z tego linku, aby pobrać za jego pośrednictwem Remote Assist i dołączyć do rozmowy. Wszyscy uczestnicy rozmowy mogą wyświetlać i tworzyć adnotacje rzeczywistości mieszanej. Jest to szczególnie przydatne rozwiązanie w perspektywie panującej pandemii COVID-19 oraz lockdownu, kiedy to wiele osób woli zostać w swoich domach i boi się zapraszać do swoich domów obcych ludzi tak naprawdę. Firmy, które korzystają z Remote Assist, mogą liczyć na wiele korzyści, które przynosi aplikacja. Do takowych zaliczają się m.in. szybsza obsługa zgłoszeń serwisowych, oszczędności związane z kosztami podróży do klientów w celu przeprowadzania usług, co również wiąże się ze zwiększeniem produktywności w związku z oszczędzonym czasem. Dochodzi też tutaj czynnik, aspekt bezpieczeństwa, gdyż pracownicy nie muszą podróżować i narażać się na zagrożenia związane z taką podróżą, czyli jak zagrożenia na drodze lub też ryzyko kontaktu z osobami chorymi. Warto również wspomnieć o atucie ekologicznym, gdyż mniej podróży oraz zmniejszona potrzeba przemieszczania się wiąże się ze zmniejszeniem emisji substancji szkodliwych dla środowiska. W dalszej części przygotowaliśmy naszą prezentację wideo, na której zaprezentujemy, w jaki sposób użytkownicy mogą korzystać z aplikacji Remote Assist za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Cześć Michał. Cześć. Słuchaj, mam taki drobny problem. Nie widać, żeby był drobny, ale... No właśnie. Słuchaj, dostałem takie zadanie, muszę generalnie sprawdzić roboty na prezentację. Generalnie. I tak, ja te roboty w ogóle pierwszy raz w życiu na oczy widzę i mam w rękach, nie? I słyszałem, że ty się tym zajmowałeś wcześniej bardzo dużo i się z nimi bawiłeś i ogarniesz, jak się je używa. Powiedz mi, pomógłbyś mi złożyć tego robota, co proporcją macha? Jasne, wydaje mi się, że moja scena, te narzędzia, które mamy, uda nam się to szybko i sprawnie zrobić. Dokładnie. Okay. To tak, zajmijmy się robotem. Ten, na którego patrzysz, to jest ten, którym sądzę, że powinniśmy się zająć. Tak, on jest taki jaśniejszy troszeczkę, to widać tutaj przez kamerę. Może nie, ale ja widzę, to jest on taki jaśniejszy. No, wcześniej rozmawialiśmy, że właśnie ma być to ten. Dobra, to zajmijmy się tym, że powinieneś na biurku, skoro wypakowałeś wszystko, znaleźć szczypce, ale takie połączone już z ramieniem od robota. Szczypce połączone z ramieniem, czekaj, to jest jakaś sapka. Tu są jakieś szczypce. Widzę. Tak, to są już same, ale właśnie powinny być bardzo podobne, ale już z ramieniem, które ma taki króciec sześciokątny. Kurczę, gdzie ja je mam ten kaj? A to? O, dokładnie to jest to. I tak jak widzisz, tu jest
Właśnie, ten wystający sześciokątny króciec, tak dla pewności zaznaczę ci go. Oj, coś się przesunęło. Tak, pokaż mi go. O, dokładnie ten. Dobra. I w markowaniu powinieneś mieć tylko jedno miejsce, w które możesz to włożyć. To jest gdzieś w ramieniu, nie? Tak, tak. Bo tu mamy do podłączenia ramię, więc... To będzie to, nie? Dokładnie, to jest nie. To miejsce. Okay. Tutaj powinieneś to włożyć. Okej. Jeszcze teraz warto tutaj to dokręcić, żeby to było na sztywno. Tym pokręcikiem, no. I zrób to do oporu, żeby nie było żadnego luzu. Jest sztywno. Okej. To teraz tak, jeżeli mamy to podłączone, to musimy się zająć podłączeniem wtyczki. To jest taka czterowinowa wtyczka, która jest wraz z ramieniem. Od ramienia to? Tak, i pokaż mi górę robota, dokładnie tutaj, i wkładamy ją w to miejsce, bo tutaj dobra. Mamy akurat czteropinowe wejście. O, dokładnie. Cyk, siedzi. Siedzi? Siedzi. Super, to mamy już podłączone. Teraz potrzebujemy znaleźć jeszcze pompkę do ramienia. Jest to takie białe pudełko z wężykiem, takim mlecznym. Nie taka do roweru. Powinieneś to znaleźć. Biała skrzyneczka z wężykiem. Dokładnie jest to. Mamy tu okablowanie i wężyk. Zajmijmy się najpierw podłączeniem wężyka. Jeżeli mi pokażesz robota, to powinniśmy wiedzieć króciec. O, dokładnie. Tutaj jest taki króciec. Aha, taka ramitka tutaj? Tak, dokładnie to, co zaznaczyłem. I tutaj powinieneś podłączyć ten wężyk, tak? Dość mocno. Dobra, poczekaj, odłożę na chwilę telefon. I spróbuję to wepchnąć. Okej. Hops, chyba sieć. Okay. Ciężko wchodzi. To tak, jeżeli mamy wężyk podłączony, to musimy jeszcze podłączyć okablowanie. Z tyłu robota jest cały panel z miejscami do podłączenia. Okej. Okay. Gwiazdami. Okej, to jest to, nie? Tak, jeżeli tutaj zatrzymamy się w tym miejscu, no. Mamy do podłączenia dwa kable. Są, tak. Pierwsza z nich to jest tutaj na górny róg, żeby to pierwsza to jest lewy górny rok, to będzie tutaj. To jest wtyczka GP1. No jest faktycznie. Tak. Ją musimy podłączyć tutaj, w to miejsce. Aha, dobra. Już tam leci. Lewy górny rok. Siedzi? Tak, dobrze. I teraz zajmiemy się drugą wtyczką. Druga wtyczka jest opisana tutaj. I to jest SW1, tak? SW1 i ją wkładamy tutaj. Tutaj to lubi nowe gniazdo, okej. Okay. Ładne. Już. O, siedzi, dobra, mamy to. Dobra, to jeżeli chodzi o podłączenie, to mamy praktycznie wszystko poza zasilaczem. Proponowałbym zrobić lekki porządek na biurku, żeby ustawić przestrzeń wokół siebie. W międzyczasie też możesz poszukać zasilacza. Będzie w czarnym pudełku. Nie potrzebujemy pana Lidwoca? Nie. Tak. Nie tym razem. Nie. Pogramy później. Musimy najpierw zająć się z tego. Dobra. Więc zasilacz ochroną wtyczki. Dobra, to pochowam, rozumiem, że reszta jest w ogóle nie potrzebna. Podrzucam. To zasilacz jest w to wygląda jak zasilacz troszeczkę.
Dobra, no to pochowam też kagały, te muty, aby mi nie przeszkadzały. No okej, okay, dobra. Mamy, myślę, że ładniejszy porządek. Tego nie widać. Więc... Dobra. Zajmujemy się teraz jeszcze podłączeniem do zwłaszcza. Dobra. Tak jak mówiłem, wyślesz mokrą wtyczkę na końcu. No, mamy to. W robocie tam, gdzie wpinałeś ten panel, tam te wtyczki przed chwilą. No i wejście od zasilania. Nie, jest to okrągły power, no. Dokładnie, tutaj. Nawet nie muszę zaznaczać. Tyk, super. Ok, zasilam się z wyłączeniem ekranu. Dobra. Podłączam. O. I cyk, wtyczunia leci do prądu. No dobra. Ok, mamy podłączony. Teraz dla lepszego efektu proponuję włożyć na przykład proporcje anekis w ramię. No no, dobra. Czekaj, przesunę go troszeczkę. Boję się, że mnie zaatakuje. Z robotami to różnie bywa, ale... Tak, tak. Mam nadzieję, że tego mamy w pełni pod kontrolą. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Dobra. Wkładam mu proporczyk teraz. Okay. Potrzebuję dwóch rąk, więc ułożę na chwilę telefon. Dobra, tak, dokładnie, bo nic nie widzę. A, dobra. Ale... Tak to bym ustawiłem na razie, żeby zwisał. Okay. Bo nie? Świetnie, świetnie. No to teraz pozostaje nam tylko włączenie i sprawdzenie, czy zrobiliśmy wszystko poprawnie. Dobra. Z boku robota jest taki srebrny przycisk. Okej, okay, to włączenia. To? O, dokładnie, już widzę, że go znalazłeś. Dokładnie tutaj. Super, włączyłem. Włączyłeś. Okej, okay, i teraz tak naprawdę pozostaje nam tylko zainicjować program. Piknął. Co to znaczy, że piknął? To, że wszystko, zasilanie jakby poszło i on jest wszystko dobrze. Ustawił się. Musimy teraz tylko zainicjować program. Dobra. Tam na panelu robota powinieneś mieć do naciśnięcia przycisk OK. No jest taki. Dokładnie. Jest podpisany, więc nawet nie zaznaczam go. Dobra. Spróbujmy nacisnąć i zobaczymy, co się wydarzy. O Boże. I lepiej się odczy. O Boże, uciekam. Chyba działa. Wydaje się, że działa. No. Dokładnie. Chyba działa. Działa. It's alive. It's alive. Dokładnie. Dobra. Cieszę się, że mogę pomóc. Super, dzięki wielkie i widzimy się. I widzimy się, na FIFCE na Xboxie później. Cześć, cześć. Przemku, jesteś skrót. Tak. To był tylko jeden z przykładów zastosowania Remote Assist, który przygotowaliśmy. Co więcej, skrzydła swojego pełnego potencjału aplikacja rozwija dopiero, kiedy używamy jej z Dynamicsem 365 oraz urządzeniem HoloLens, które będzie bohaterem naszego kolejnego webinarium, na które już teraz serdecznie zapraszam. Na tychże webinariach zaprezentujemy również firmy, które już dziś korzystają z HoloLens w swoich procesach. Po dzisiejszej sesji zapraszamy Państwa do zadawania pytań w naszej sesji Q&A, w której postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości, które mogły powstać podczas naszego spotkania. Zapraszam. Bardzo dziękujemy Przemku za wspaniałą prezentację i za film demonstracyjny. Poczekamy może dwie minutki na zainteresowanych zadawaniem pytań.
Na razie pytań nie widzę ze swojej strony. Będzie jeszcze okazja zadać jutro lub pojutrze na kolejnych edycjach. A póki co cieszę się, że dobrze wypadło. Przemku, gratuluję. Poczekamy jeszcze minutkę i się wyłączamy. Życzymy wszystkim miłego dnia i dziękujemy za obejrzenie. Dziękujemy bardzo. Śmiało, jeszcze jesteśmy minutkę, czekamy, jeżeli ktoś ma pytania, jest zainteresowany, póki mam tutaj Przemka online. Nie. Jakby co, to też zachęcam do wysłania pytań na LinkedInie albo za pośrednictwem mailowym na mój adres mailowy p.szlaski@anegis.com. Też chętnie odpowiem. Pewno więcej porozmawiamy sobie o Remote Assist i HoloLensach na jutrzejszym webinarium. Wtedy też zobaczymy trochę fajniejszy świat hologramów. Dobrze, ja myślę, że możemy zakończyć. Pytania się. O, przepraszam. Przepraszamy, nie kończymy w żaden sposób. Przemku, pojawiło się pytanie. Dzień dobry. Jak wygląda kwestia licencji dla tego rozwiązania? Pani Ewelina zapytuje. Jeżeli chodzi o samo Remote Assist, przede wszystkim dzień dobry Panie Ewelino. Jeżeli chodzi o samo Remote Assist, to Microsoft oferuje pierwszy miesiąc licencji za darmo. Jest to taki trial, który użytkownik może tak naprawdę się z aplikacją zapoznać. Może ją dodać do swojego Dynamicsa 365. Po tym czasie jest to normalnie program płatny. W wysokości niestety nie pamiętam z głowy, ale tak, po miesięcznym trialu aplikacja jest płatna. Cena licencji trzeba by, jest na pewno informacja na temat licencji na stronie Microsoftu. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie. Dziękujemy, Przemku. Dziękuję bardzo. Poza panią Eweliną, może ktoś jeszcze jest zainteresowany? Bardzo dobre pytanie pani Ewelina zadała. W razie czego można się też do Przemka zgłaszać z kolejnymi pytaniami na maila. No to jeszcze, Przemku, poczekamy minutkę. Może ktoś jeszcze zdecyduje. Ze swojej strony chciałbym jeszcze dodać, że spotkania są nagrywane, później będą dostępne na stronie internetowej, więc jeżeli ktoś chciałby jeszcze tworzyć webinar zaprezentowany przez Przemka, można to zrobić na naszej stronie internetowej. Za parę dni powinien on być dostępny na życzenie lub można zgłaszać się do mnie bezpośrednio, pisząc na adres wydarzenia anegis.com. Przemku, jeszcze pół minutki do godziny pół do i zapraszamy na jutrzejsze spotkanie. Widzę brak nowych pytań.
Także dziękujemy Państwu jeszcze raz, dziękuję Przemku i do zobaczenia jutro o godzinie 12. Dziękuję bardzo pięknie, do zobaczenia.